Cześć, tu Look for Book i dzisiaj przychodzę do Was z recenzją książki, która, no powiem Wam, jak czytałam ją, to miałam wrażenie, jakby autorka znała gdzieś mnie i moją przeszłość i napisała książkę o mnie. Ta książka dosłownie wstrząsnęła mną i poruszyła mnie. Tak jak mówię, ponieważ no nie wiedziałam skąd, ale no gdzieś tam czułam się, jakby bohaterka tej książki to była ja. To jest książka, słuchajcie, Lina, Sary Antczak. Jest to chyba już kolejna jakaś jej książka, ale teraz w styczniu będzie miała swoją premierę. Jej motto to jedyna droga ucieczki prowadzi w górę. O czym jest ta książka? Książka opowiada głównie losy dwóch bohaterów, Niny i Mikołaja. Obydwoje to są osoby naznaczone przez przeszłość z jakimiś traumatycznymi przeżyciami. Mikołaj, wspaniały spinacz, osiągający rewelacyjne wyniki, ale gdzieś tam z bagażem doświadczeń i bardzo zamknięty w sobie i noszący takie piętno z przeszłości. Nina, bardzo doświadczona przez los, skryta bardzo w sobie, posiadająca taką pierwotną siłę przetrwania. Obydwoje poznają się w klubie wspinaczkowym. Na początku nie darzą się zbyt dużą sympatią, ale z każdym kolejnym wyzwaniem, z każdą kolejną wspinaczką lepiej się poznają, no i gdzieś tam też rodzi się między nimi przyjaźń, a później miłość. Ale jakby nie to jest też tym głównym jakby motywem tej książki. Głównym motywem tej książki to jest taka właśnie pierwotna chęć przetrwania, też sprawdzenie siebie, do czego jesteśmy zdolni, albo jakie ryzyko chcemy ponieść, żeby właśnie poznać tą swoją moc, swoją siłę, przekonać się, czy będziemy zawsze sami i zdani tylko na siebie, czy jednak będziemy potrafili komuś zaufać. Dlaczego mówię, że ta książka jest o mnie? Dlatego, że Nina to jest doświadczona przez los bohaterka, którą gdzieś tam zostawiła mama, była w domu dziecka, w tym domu dziecka też przeżyła takie traumatyczne przeżycie, ale jakie, to tu już Was jakby zachęcam do książki, ale coś, co naznaczyło ją no, takim piętnem i teraz wstydzi się bardzo swojego ciała, ale dało jej taką pierwotną siłę i chęć przetrwania. Nie była gdzieś tam osobą lubianą, raczej zawsze doświadczaną przez los i przez to była skryta i samotna. I teraz ta wspinaczka to jest dla niej coś, o czym zawsze marzyła od dziecka i co chciała osiągnąć i teraz postanawia to marzenie zrealizować. Ale ta wspinaczka to jest dla niej trochę taka okazja do sprawdzenia się, do weryfikacji tej właśnie swojej siły, swojej mocy, takiego balansowania, wiecie, na linię między życiem a śmiercią. Ale okazuje się, że właśnie w tej grupie, gdzie doznaje takiego wsparcia, gdzie właśnie jest ta lina, która łączy osobę wspinającą się i osobę asekurującą, powoduje, że tworzy się więź i okazuje się, że można stworzyć jakieś więzi i przyjaźnie z innymi ludźmi, co do tej pory było według Niny niemożliwe. Ja gdzieś powiem Wam, w swoim życiu również doświadczyłam jako dziecko wielu takich traumatycznych przeżyć, co spowodowało u mnie taki syndrom wyparcia, wycofania, bo to okazywało się bardziej bezpieczne.
ale też lubiłam właśnie balansować na granicy między życiem i śmiercią, bardzo ryzykując swoje życie i stawiając sobie coraz wyższe wyzwania. Będąc jako dziecko i kiedyś to w dawnej przeszłości to w ogóle podwórko było takim miejscem, gdzie człowiek się wychowywał, to powiem Wam, uwielbiałam zakładać się i każdy rzucał mi wyzwanie, a ja byłam pewna, że jemu sprostam i niczego się nie bałam. I rzeczywiście udawało mi się te wyzwania realizować, chociaż przez wielu jakby były postrzegane jako bardzo ryzykowne, czasami jako głupie, natomiast dla mnie stanowiły właśnie taką, dawały mi taką adrenalinę, taką siłę i trochę tak się, trochę walczyłam tak między ja i właśnie ta siła wyższa, czyli można powiedzieć z Bogiem, czy już, nie wiem, będzie po mnie, czy jednak mam żyć dalej i mieć jakiś ten cel w życiu. I powiem Wam, przez wiele, wiele lat byłam gdzieś tam osobą wycofaną. Dopiero też można powiedzieć, że jakieś wejście do jakiejś odpowiedniej grupy, u mnie akurat był to teatr, spowodowało, że wytworzyły się takie więzi, to że można było zaufać komuś, że można było na kimś polegać, że były jakieś przyjaźnie, wsparcie. I czuło się tą przynależność do jakiejś grupy i wtedy jakby człowiek się zmienia. Później z czasem, im bardziej powiem Wam też, tworzy się takie poczucie bezpieczeństwa, tym człowiek mniej chce ryzykować, ale tu właśnie jest taka droga przejścia, tak, od tej jakby można powiedzieć izolacji do zaufania komuś, ale też tutaj w tej książce jest pokazana cały czas ta nasza chęć przetrwania, ta siła przetrwania, która gdzieś tam jest w nas głęboko. I ta książka o tym jest. Mnie bardzo poruszyła, ale to dlatego, że tak jak mówię, czytając ją miałam wrażenie, jakbym czytała o sobie. Ale jeśli jakby interesuje Was, po pierwsze tematyka wspinaczki wysokogórskiej, to tutaj dostaniecie też dużą jakby porcję wiedzy o górach, też słownictwo, jak to wygląda. Ja kiedyś też jakby wspinałam się, więc naprawdę tu jest to napisane rzetelnie, szczególnie, że Sara Antczak sama się wspina. Dodatkowo otrzymacie, jeśli ktoś lubi taką literaturę obyczajową, ale z jakimiś takimi wnioskami, ale też taką, która wypływa gdzieś tam z wnętrza i jest czasami trochę mroczna, no to ta książka też na pewno się tym osobom spodoba. A dodatkowo, tak jak mówię, to takie budowanie relacji, to myślę, że też będzie takim ciekawym wątkiem. Więc tak jak mówię, jest to dla osób i takich, które lubią bardziej taką luźniejszą literaturę obyczajową i dla takich, które szukają bardziej ambitnej literatury, to myślę, że tutaj też te osoby znajdą coś dla siebie. Więc to tyle ode mnie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Trochę Wam przez to zdradziłam coś o sobie. To tyle ode mnie. Dziękuję Wam bardzo za to wspólne oglądanie. Jeśli Wy macie do polecenia jakąś książkę, albo czy też znaleźliście taką książkę, która okazała się, że jak czytaliście, że kurczę, to jest o mnie, tak? To jest o tym, co siedzi we mnie. No to też podzielcie się w komentarzach. Jestem bardzo ciekawa, czy udało Wam się też trafić na tego typu książkę, jaką czytaliście. Pozdrawiam Was serdecznie. Jeśli Wam się podobało, zapraszam do subskrypcji. Pozdrawiam.